Ale że jak? Ale że co? Że ziaja i naturalne kosmetyki? Chyba cud bajeczki wjechało za dużo. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat, uwaga, uwaga, alert świata dosłownie, nowości. Marka ziaja wypuściła linię Bałtyk Home Spa. Opakowania tych produktów wyglądają charakteryzująco do kosmetyków naturalnych. Producent określa, że produkty mają albo 95% składników pochodzenia naturalnego, albo i nawet 99% składników pochodzenia naturalnego. Oczywiście wiecie, jak to jest z nowościami ziaj. Dopóki ktoś nie udostępni składów online, no to ziaja chowa te składy. Nie podaje składów na swojej stronie internetowej, ale ja się zwróciłem do ziaj na Facebooku z prośbą o podanie mi pełnych składów wszystkich produktów, które mają w swoim asortymencie z tej nowości. Szczerze to ja nie liczyłem na jakąkolwiek odpowiedź, bo ziaja i Kacper Beauty Blog, no to nie jest dobra mieszanka, zdecydowanie, wierzcie mi. A poza tym ostatni natłok pracy, dużo obowiązków, nagrywanie zaległych materiałów dla was spowodowało to, że byłem opóźniony z deczka w rozwoju nowości kosmetycznych. Czyli nawet nie wiedziałem, nawet nie miałem pojęcia, że ziaja naprawdę wypuściła kosmetyki naturalne. Ku mojemu zdziwieniu, patrzcie, deal życia, napisałem do ziai i mi odpisali i podali mi składy wszystkich kosmetyków. Więc przechodzimy do analizy, zapraszam was do oglądania. I pierwszy produkt, który biorę pod lupę, jest to Bałtyk Home Spa Ziaja Fit, żel 3 w 1 do mycia twarzy, ciała i włosów. I jeżeli chodzi o jego specyfikację napisaną przez producenta, jest ona następująca. Produkt delikatnie myje, nie narusza bariery hydrolipidowej i pozostawia przyjemny zapach. Przechodząc do składu tego produktu, jest on następujący. Bazą produktu jest woda. Później mamy sodium lauryl sulfate, no mocny detergent, choć ciut słabszy od sodium lauryl sulfate. Generalnie rzecz biorąc, będzie to zdzierak i jeżeli nawet jest sodium lauryl sulfate, no to nie do częstego stosowania, zdecydowanie może raz w tygodniu, ale nie codziennie na pewno. Później w składzie mamy kokamidopropyl betainę. Jest to detergent, który łagodzi negatywne skutki działania sodium lauryl sulfate, ale jest to oczywiście rzecz jasna bardzo mała szansa, ponieważ sodium lauryl sulfate, nie oszukujmy się, wysusza skórę, rozwala barierę hydrolipidową, jest totalnym zdzierakiem. Po tym detergencie mamy glicerynę, mamy humektant, który wiąże wodę w naskórku, wykazuje właściwości nawilżające. Później mamy decyl glukozyd, delikatny detergent o właściwościach myjących. Na chwilę obecną nie widzę donoru formaldehydu, nie widzę mikroplastiku. Jak to się okaże, deal życia, że ziaja wypuściła naturalne kosmetyki, moi drodzy, to będzie rewolucja na rynku polskim. Naprawdę, wiecie co, ja wam powiem tak, każdy z nas zasługuje na drugą szansę. Każdy z nas ma swoje coś za uszami, tak? I nawet taka firma kosmetyczna jak ziaja, która teraz wypuściła nawet kosmetyki naturalne, zasługuje na szansę. Jeżeli pokaże się z dobrej strony, że wypuściła kosmetyki z dobrym składem, no to dlaczego jej nie zaufać i nie kupować na przykład tylko tej linii, a tej z donorami formaldehydu i tak dalej po prostu nie kupować zdecydowanie, tak? Później po detergencie mamy substancję utrzymującą wilgoć w naskórku, silnie nawilżającą skórę, która jest dla nas bezpieczna. Wow. Później w składzie mamy kofeinę. Jest to substancja, która pobudza mikrokrążenie, działa lekko ujędrniająco i przede wszystkim pobudza naszą skórę. Po kofeinie oczywiście rzecz jasna mamy emolient w właściwościach nawilżających, wiążących wodę w naskórku. Okej. Nie mamy donoru formaldehydu jeszcze. Później mamy propylen glikol, promotor przenikania substancji czynnych w głąb skóry. Czyli wszystkie dobre składniki, które są zawarte w produkcie, dzięki promotorowi przenikania, mają szansę wniknąć głębiej pod naskórek i działać efektywniej i zdecydowanie dłużej. Później po promotorze przenikania mamy wyciąg z figi. Wow! Wyciąg z figi jest silnie antyoksydacyjny, silnie regenerujący, jest wskazany do użytku w przypadku atopowego zapalenia skóry również, silnie regenerujący, łagodzący świąt, pieczenie i podrażnienie. I generalnie rzecz biorąc, jeszcze wyciąg z figi silnie odświeża skórę. No, powiem wam... No. Później mamy substancje emulgujące bazę produktu. Później mamy chlorek sodu, oczywiście rzecz jasna, który wpływa na konsystencję tego produktu. Później oczywiście rzecz jasna mamy monogliceryd kwasów tłuszczowych. I tutaj jest to substancja nawilżająca, zagęszczająca produkt. Później mamy inulinę.
o właściwościach silnie regenerujących, nawilżających, odbudowujących barierę hydrolipidową. Ale w synergii z SLS-em, no nie, zdecydowanie to nie jest dobre rozwiązanie. W dalszym ciągu, choć skład na chwilę obecną i tak nie jest tragiczny. Później po inulinie mamy oczywiście czas na konserwant. Później mamy zapach i kompozycje zapachowe i kwasek cytrynowy, który reguluje pH produktu. Muszę wam powiedzieć tak. Gdyby nie ten sodium lauret sulfate, to ten żel myjący byłby nawet ok. Naprawdę. Gdyby te zostawili detergenty delikatniejsze, a usunęliby sodium lauret sulfate, to naprawdę cud bajeczka, moi drodzy. Rewelacja. Ok, mamy tutaj, wiecie, znikomą ilość substancji czynnych. Mamy tutaj wyciąg z figi, mamy inulinę, ale jednak to i tak jest mało. Ale jednak ten żel po usunięciu sodium lauret sulfate ze składu by był nawet ok. A na chwilę obecną no, musi otrzymać ode mnie miano zdzieraka, którego zdecydowanie nie polecam w przypadku skór atopowych, wrażliwych, suchych, ale jeżeli chcecie dogłębnie oczyścić swoją skórę ciała, to raz w tygodniu umycie skóry żelem z SLS-em jak najbardziej będzie ok. Bez oczywiście rzecz jasna negatywnych skutków dla naszej skóry. Także wiecie co, jeżeli chodzi o taką główną ocenę jakość zdzieraka na raz w tygodniu, ok, ale do codziennego stosowania zdecydowanie nie. Następną nowością, którą wypuściła marka Ziaja, jest to nawilżające serum do ciała ujędrnienie mango. Oczywiście rzecz jasna, producent nam tutaj pisze następujące właściwości działania tego produktu. Nawilża, ujędrnia, regeneruje skórę. Dobrze. Przechodząc do składu tego produktu, jest on następujący. Mamy wodę. Mamy tutaj substancję, która umożliwia bardzo łatwe rozprowadzenie się produktu na naszej skórze, żeby on się nie smużył, żeby nie było jakichkolwiek problemów. Później mamy propylen glikol, promotor przenikania substancji czynnych w głąb skóry. Jest dość bardzo wysoko w składzie, jak na promotor przenikania. No ale dobrze, generalnie rzecz biorąc, ta substancja umożliwia transport substancji czynnych w głębsze warstwy skóry. Że one nie osiadają się na powierzchni, tylko wnikają głębiej. Mają szansę wniknąć głębiej, pod warunkiem, że nie ma tutaj składników, które uniemożliwiają transport substancji czynnych w głąb skóry. Później oczywiście rzecz jasna mamy glicerynę, humektant o właściwościach wiążących wodę w naskórku. Później w składzie mamy alkohol cetylostearynowy. Jest to alkohol z grupy nawilżających, regenerujących skórę. Także nie ma żadnego problemu. Później mamy kwas stearynowy. Jest to substancja zagęszczająca bazę produktu. Także jest w porządku. Później mamy emolient, silikon, dimetikonę, łatwo zmywalny silikon. Nie ma żadnego problemu. Później mamy kofeinę, która drenuje naszą skórę, orzeźwia naszą skórę i lekko wpływa w kierunku antycelulitowym. Jest ok. Później po kofeinie w składzie mamy silikon. Emolient, łatwo zmywalny, nie ma żadnego problemu. Później w składzie mamy wyciąg z figi, który wykazuje właściwości silnie regenerujące, odbudowujące barierę hydrolipidową, odświeżające i jest zalecany do użytku dla osób, które mają skórę atopową. Także jest w porządku. Później mamy karbomer, czyli wypełniacz tego produktu. No karbomer może być, ale fajnie jakby go nie było. W sumie on tutaj nie jest szkodliwy, także okej. Później mamy gumę ksantanową, która nam zagęszcza bazę produktu. Później mamy w składzie fenoksyetanol, czyli konserwant, który nie jest wskazany do użytku przez kobiety w ciąży, ale jeżeli nie macie na niego nadwrażliwości i nie jesteście w ciąży i nie wywołuje u was uczulenia, wysypki, podrażnienia, jest w porządku. Ale jeżeli po produktach z fenoksyetanolem zauważacie podrażnienie, uczulenie, świąt, no to produkty z fenoksyetanolem dla was nie są odpowiednie. Po fenoksyetanolu mamy metylparabeny. No fajnie, gdyby ich nie było, no ale cóż. Później mamy, no nie, no ja nie wierzę, no po prostu nie wierzę, no Ziaja naprawdę musiała, diazolidynylurea, no donorformaldehydu. No fajnie się zapowiadało i po co ten nieszczęsny rakotwórczy donorformaldehydu? No i po co? I później po tym donorze formaldehydu już mamy kompozycje zapachowe, kwasek cytrynowy i tylko tyle. No jestem rozczarowany. No i niestety z powodu zawartości donoru formaldehydu skreślam ten produkt w trybie natychmiastowym. Ja jestem w szoku po prostu. Zapowiadało się ok. No dobra, ten żel mimo mocnego zdzieraka skład ma całkiem przyjemny. No ale tutaj już musieli dać ten donor formaldehydu. I po co?
Produkt, który biorę pod lupę, jest to oliwka do masażu Ziaja Baltic Home Spa. Ona ma wygładzać skórę, umilać masaż i rewitalizować naszą skórę. Pierwszy składnik, który występuje w tej oliwce, jest to Paraffinium Liquidium, czyli parafina, która uniemożliwia transport innych substancji czynnych w głąb skóry. Jest to substancja okluzyjna. Później następnym składnikiem, oczywiście rzecz jasna, jest to składnik, który umożliwia łatwe rozprowadzanie się produktu na naszej skórze. Później w składzie mamy olej słonecznikowy, który wykazuje właściwości regenerujące skórę. Później w składzie mamy wyciąg z ziaren kawy arabiki o właściwościach drenujących, poprawiających ukrwienie skóry. Później mamy, wiecie co? BHT. Ja jestem w wielkim szoku. W głębi serca wierzyłem, że Ziaja w końcu zrozumiała to, co źle robiła. I że po prostu składy w końcu nowej linii będą coraz to lepsze. Ale nie. Rakotwórcze BHT w składzie. Dziękuję. Później mamy w składzie oczywiście rzecz jasna wyciąg z miłożębu japońskiego, który działa silnie regenerująco, rekonstruująco na naszą skórę. Później mamy oczywiście rzecz jasna zapach. Kompozycje zapachowe, kwas cytrynowy i tylko tyle. Moi drodzy, no nie. Bardzo mi przykro. Bardzo mi przykro. Z powodu zawartości BHT skreślam. Produkt marki Ziaja, który biorę pod lupę, jest to galaretka do kąpieli Mango. Ma myć naszą skórę i ma ją pozostawiać nawilżoną. Pierwszym składnikiem kluczowym zawartym w produkcie jest woda. Później mamy zdzierak sodium laureth sulfate. Później mamy kokamidopropylbetainę, delikatniejszy detergent. Później mamy glicerynę. Później mamy zapach. Po zapachu mamy substancję emulgującą, substancję utrzymującą wilgoć w naskórku, kofeinę. Później mamy emolient silikon w składzie, nośnik przenikania substancji czynnych, wyciąg z figi, substancja antystatyczna, olej rycynowy, konserwant, substancja zapachowa i tylko tyle. I kwasek cytrynowy, który reguluje nam pH produktu. Typowy rypacz za małe pieniądze. Będzie zdecydowanie rozwalać barierę hydrolipidową. Tutaj oczywiście rzecz jasna wszystkie substancje, które mają dodatkowo wykazywać właściwości ochronne na naskórek, które mają nawilżać, są już po zapachu, czyli w ilości śladowej. Nie mają jakiegokolwiek znaczenia na działanie produktu. W innych produktach z tej samej linii te składniki były znacznie wyżej w składzie. Tutaj są one dopiero po zapachu. Czyli będzie to rypacz niemiłosierny. Nie polecam. Następny produkt, który biorę pod lupę, jest to nawilżający mus do ciała Mango, który ma nawilżać skórę, wygładzać i rewitalizować. Pierwszym składnikiem, który występuje w tym produkcie, jest woda. Później mamy emolient, który zmiękcza naskórek i wygładza skórę i zapobiega przed ucieczką wody z naskórka. Później mamy następny emolient, później mamy humektant glicerynę, która wiąże wodę w naskórku. Później mamy substancję konsystencjotwórczą, bazę produktu. Później oczywiście rzecz jasna mamy substancję zagęszczającą, mamy promotor przenikania substancji czynnych w głąb skóry, mamy alkohol cetearylowy, który nawilża naszą skórę, później mamy dimetikonę silikon, emolient jest ok, później mamy wyciąg z figi, później mamy substancję utrzymującą wilgoć w naskórku, kofeinę, silikon, substancję wygładzającą, mikroplastik, sodium poliakrylatę Stach. Czyli mamy mikroplastik w składzie. Czyli jeszcze dodali mikroplastik. Linia naturalna, bezpieczna, dla środowiska wodnego również. Nie. Później mamy karbomer wypełniacz, później mamy zagęstnik, gumę ksantanową, fenoksyetanol jako konserwant, parabeny, na temat parabenów się zbliża film, diazolidynyl urea, już mnie nic nie zaskoczy, do norformaldehydu, zapach, kompozycje zapachowe i wypełniacz. I tylko tyle. Z powodu zawartości do noroformaldehydu skład tego produktu jest bezwartościowy. Także nie polecam. Firma robi konsumentom nadzieję, że w końcu coś wypuściła świetnego, naturalnego. Nawet ja bym przyłożył cegiełkę do tej firmy. Jeżeli składy by się okazały w porządku, uwierzcie mi, że ja bym wykupił całą serię tą nowości. Od razu bym kupił całą linię tych produktów. Tak o, żeby wesprzeć naszą polską markę w trudnych dla niej czasach. Ale jeżeli nawet w tych trudnych czasach firmy robią nas w konia i mówią, że coś jest naturalne, a naturalne to nie jest i nawet koło natury nie leżało, no to bardzo mi przykro. Nie mogę wydać pozytywnej opinii odnośnie tych produktów nowości marki Ziaja. Naprawdę się bardzo przeliczyłem. Przeliczyłem się zdecydowanie. Wiecie co, jednak był cień nadziei, że Ziaja
W końcu zrozumiała. Ale nie, skądże, po co, nie ma szans. Nie liczmy na to. Nie ma takiej opcji. Także moi drodzy, posłuchajcie, generalnie rzecz biorąc, reasumując, pozostały jeszcze dwa produkty do analizy tej marki, ale ja już ich nie będę analizował. Zrzuciłem okiem, jest donor formaldehydu. Także nie ma jakiegokolwiek sensu i głębiej analizować. Także no niestety bardzo mi przykro, z nowej linii naturalnej marki Ziaja zrobił się jeden wielki klops. Także trudno. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się ten film podobał, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się ciepło, do następnego. Hej!